Siódemka zaczyna odwet w związku z działaniami UR na wyspie Fortnite. Dużo się dzieje teraz na wyspie Fortnite Battle Royale. UR zaczynają niszczyć poprzez trzęsienia ziemi, różnorakie pęknięcia, aż po kratery, które ostatnio pojawiły się na mapie, a w sumie to pojawił się jeden krater, ale patrząc na przecieki, mają się jeszcze takie dwa pojawić. Siódemka natomiast zaczyna wystrzeliwać rakiety. Wiem, to jest od początku sezonu, ale w tym momencie to jest trzecia taka rakieta, którą siódemka wystrzeliwuje. Przy dwóch poprzednich coś poszło nie tak i niestety te starty się nie udały, ale natomiast trzecia, która jest w tym momencie, zaczyna startować i można uznać już ten start za udany. Również próbują oni nawiązać kontakt z Paradygmat, aby pomogła im w przygotowaniach w walce z uronym reżimem. Z różnych nagrań rozmieszczonych po wyspie Battle Royale możemy się dowiedzieć, że już udało się nawiązać kontakt z Paradygmat. No i przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli nowej lokacji, która pojawi się na mapie prawdopodobnie w jutrzejszej aktualizacji. 19.40 będzie to ostatnia aktualizacja w tym sezonie. No i ta nowa lokacja to The Seven Workshop, a po polsku będzie to po prostu warsztat siódemki. No i w tym warsztacie możliwe, że siódemka będzie tworzyć robota, który powstrzyma potwora, którego UR zamierza zrekonstruować. Również na mapie mamy statuę fundamentu od samego początku sezonu, ale ostatnim razem, kiedy mieliśmy w grze statuę, była to Paradygmat i okazała się ona być mieczem podczas walki właśnie robota z potworem. Możliwe też, że po prostu ta statua fundamentu będzie robotem, a w warsztacie siódemki będą po prostu powstawać jakieś różne rzeczy, które pomogą tej statule walczyć. Również ciekawe, co znajduje się w tym pomieszczeniu pod tą statuą fundamentu. Może jakieś centrum kontroli nad wyspą, bądź centrum kontroli właśnie nad tą statuą. Nie wiadomo, pewnie wszystkiego dowiemy się w jutrzejszej aktualizacji. Do końca sezonu zostało bardzo mało czasu. Wiemy również, że będzie finałowy event na koniec tego sezonu. Także czekam z niecierpliwością, jak ta sytuacja będzie się rozwijać właśnie w grze. A to już by było na tyle w tym odcinku. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. My się widzimy oczywiście w kolejnym. Trzymajcie się i cześć.